Pierwsze, co nam się wydaje po zbudowaniu określonego modelu, to jest to, że ten zwykły model liniowy, który tutaj sobie wykonujemy, jakby z takimi zmiennymi po prostu zaimportowanymi do programu Gretl, nie wymagają żadnej transformacji, jakiegoś przekształcenia. Wydaje nam się, że te zależności, które tutaj wychodzą między poszczególnymi zmiennymi, najlepiej odzwierciedlają tą zależność w formie liniowej. Czyli to, że ta korelacja między x1 a x2 jest niewielka i na pewno niższa od tej krytycznej, oznacza tylko po prostu to dla nas, że jest nieistotna. Możliwe, że zależność między x1 a x2 jest zależnością inną niż liniową i może mieć faktycznie większą siłę. Jeżeli zobaczymy sobie, jak wygląda wykres rozrzutu między tymi dwoma cechami, no to ja nie mogę powiedzieć, że jest to zależność czysto liniowa, ponieważ tu jest jakaś liczba punktów, które się układają po linii, a tutaj w część tej zależności układa się, powiedzmy tak, o nachyleniu ujemnym, bardziej tak jak pokazuje po łuku, więc niekoniecznie te zmienne między sobą nie są istotnie skorelowane. Jeżeli zbudowaliśmy taki model, w którym te dwie zmienne są poprawne i załóżmy, że już ten model jest wysokiej jakości, bo na przykład R kwadrat wysokie, bo udział reszt w średniej Y jest niewielki, bo załóżmy, że korelogram byłby tutaj czysty, ale akurat w tych danych on nie jest. Możemy wykonać na każdym modelu tak zwane testy specyfikacji. W ogóle mamy całą zakładkę, jak tu widać, testów statystycznych, które można wykonać w programie Gretl. Na tym filmie skupię się tylko na wykonaniu testów specyfikacji. Dlaczego? Po to, żeby zobaczyć, czy faktycznie ta zwykła forma liniowa, która jest tutaj zastosowana, jest to najbardziej odpowiednio. Czy ewentualnie trzeba dodać jakieś kwadraty przykładowych zmiennych, czy może logarytmy tych zmiennych, czy generalnie specyfikacja tego modelu jest uznana w tym teście RESET za poprawną. Jeżeli na zasadzie klikania zauważę sobie tutaj, że mogę wygenerować model czy test na nieliniowość kwadraty, czy test logarytmy, czy jeszcze jeden test, który tutaj jest taką podstawą, test reset i zrobię kwadrat i sześcian, to w tym miejscu, to może troszeczkę dalej, będziemy mieli trzy testy, które oceniają nam, powiedzmy, jakość tego modelu, którym był zwykłym modelem liniowym, bo żadna ze zmiennych nie była przekształcona. Nic nie zmienialiśmy, poza tym, że po prostu te dane zostały jakby zapisane do bazy, wprowadzone przez Excel do Gretla i mamy sobie taki zwykły, najprostszy model w miarę na wysokim poziomie determinacji. Można się zastanawiać, czy taka forma jednak jest najlepsza. Możemy wykonać test na nieliniowość, tutaj podpisany jako kwadraty. Ten jest na logarytmy, a ten jest na specyfikację. I teraz, dlaczego ja widzę, że to jest kwadraty? Bo tutaj dodatkowo dla zmiennych związanych z resztami z modelu, tego podstawowego, wygenerowano dodatkowy model, tak zwany pomocniczy, gdzie dla reszt z modelu, które oczywiście z tego modelu można zapisać i wprowadzić do bazy danych, zbudowano model, w którym oprócz jakby reszty są próbowane tłumaczone poprzez obie zmienne objaśniające, które były oryginalnie w modelu i ich kwadraty. Jeżeli w takim modelu współczynnik determinacji przemnożony razy liczbę obserwacji daje statystykę testu TR kwadrat, to można określić, czy taka postać modelu jak tutaj z kwadratami jest jakby pożądana. I tutaj ta wartość P w tym teście jest dość wysoka, powyżej poziomu 0,05, co oznacza, że w tym oknie dopisanym modelu, to też jest bardzo ważne, dopisana jest jakby takie podsumowanie tego całego okna, gdzie jest wprowadzona nazwa tego testu, jaka była hipoteza zerowa, a alternatywna to, że zależność jest
inna niż liniowa. Niektórzy dokładniej mówią, że to jest zależność wielomianowa, czyli taka, w której występują zmienne podniesione do kwadratu. I te elementy tutaj jakby podsumowania wprowadzone są do okna z modelu, z którego wykonujemy taki test i otrzymana statystyka może służyć do porównania do wartości krytycznej, też pochodzącej, tak jak tu jest sugestia, z rozkładu chi kwadrat o dwóch stopniach swobody. Pamiętamy o tym, że tablice statystyczne w Gretlu są również dostępne i tutaj wystarczy wpisać te stopnie swobody, które są zapisane w nawiasie i prawostronne prawdopodobieństwo, które wynosi całe 0,05 na przykład w teście. I można w miarę sprawnie zdecydować, czy hipoteza zerowa, zależność jest liniowa, jest jakby powinna zostać odrzucona na rzecz hipotezy alternatywnej, czy jednak nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Jeżeli tutaj statystyka testu jest niska i na pewno niższa od znalezionej w tablicach, to oznacza tyle, że nie ma podstaw do odrzucenia do hipotezy zerowej przy poziomie istotności alfa 0,05, a więc ta zależność liniowa jest na pewno lepsza niż ta wielomianowa, która była w tej hipotezie alternatywnej. Ewentualnie dla tych, którzy preferują, można porównywać wartość P do poziomu istotności alfa 0,05 i tu ta otrzymana wartość P w tym teście, wygenerowana oczywiście automatycznie, tutaj też można znaleźć w tej zakładce wyznaczanie wartości P, dokładnie skąd się wzięła ta wartość, to też można zrobić. Jest to wartość powyżej 5%, czyli w przypadku, gdy wartość P przekracza 0,05, możemy twierdzić, że też tak samo jak w poprzednim przypadku, innym sposobem, nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówiła, że zależność jest liniowa. Po prostu forma wielomianowa w przypadku tych danych nie jest poprawna. Gdyby jednak byśmy rozważali, że może jednak nie kwadraty zmiennych należałoby wprowadzać do modelu, a w jakiej formie na przykład zlogarytmować te zmienne, to my w tym momencie wykonujemy test na logarytmy, który jest tutaj zapisany i zwróćmy uwagę, że w porównaniu do tego okna z modelem pomocniczym, gdzie były wprowadzone kwadraty, jakby w teście na logarytmy wprowadzone są zlogarytmowane wartości wszystkich zmiennych objaśniających, a zmienną objaśnianą w tym równaniu pomocniczym jest zmienna, która reprezentuje reszty z tego modelu, z którego testowaliśmy ewentualnie zależność z logarytmami. I w tej sytuacji widać, tak jak tu, że żadna ze zmiennych, czy zwykłe x, czy x zlogarytmowane, żadna ze zmiennych nie wpływa trwale na resztę w takim modelu. Współczynnik determinacji w takim modelu jest tutaj na takim nikłym poziomie, a przemnożone razy 28 daje nam wartość lekko powyżej 20. W Gretlu t to jest liczba obserwacji. I ta statystyka może być porównana znowu do wartości krytycznej z programu Gretl. Tutaj dokładniej z tego rozkładu chi kwadrat. O, tutaj to się zamyka. I jeżeli czasem nie wiemy, ile tych stopni swobody należałoby dać do porównania do krytycznej, to zawsze w tym podsumowaniu jest to wymienione, jaka jest wartość krytyczna, z jakiego rozkładu należy pobierać wartość krytyczną w danym teście przy szukaniu tej wartości P. Jest napisane chi kwadrat od 2, czyli to są znowu 2 stopnie swobody i 5%. Ta wygenerowana wartość krytyczna wynosi 5,99 i na pewno otrzymana statystyka jest na pewno wartością mniejszą od wartości krytycznej, co oznacza, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówiła, że zależność liniowa. Pamiętając, że hipoteza alternatywna, która też musiałaby być dopisana, potocznie w uproszczeniu jest nazywana zależność jest nieliniowa, w nawiasie niektórzy mówią potęgowa. W każdych testach można oczywiście pisać sobie symboliczne te hipotezy zerową i alternatywną, ale dla mnie osobiście do uczenia kogokolwiek wolę napisać słowną, żeby to było bardziej tak zrozumiałe, bo nie zawsze te symbole
od razu są takie przejrzyste, zrozumiałe. Więc tutaj widzimy, że jakby porównując statystykę testu do wartości krytycznej, nie ma podstaw do odrzucenia takiej hipotezy. Gdyby jednak hipotezę zerową na rzecz alternatywnej należałoby odrzucić, to należy się zastanowić, czy w tym modelu nie należałoby wprowadzić do modelu dodatkowe zmienne, które by posiadały jakieś zmienne przekształcone z tej x1 i x2, czyli zmiennych, które funkcjonują tutaj początkowo w modelu. Oczywiście można porównywać tą wartość P wygenerowaną przez program Gretl. Znowu można ją samemu tutaj wyciągnąć z pozycji wyznaczania wartości P. I ta wartość P, ona jest tutaj wysoka, na pewno wyższa od poziomu istotności alfa 5%, czyli będziemy mogli powiedzieć, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. Wniosek, jak widać, jest ten sam, co był przed chwilą, bo to jest po prostu inny sposób podejmowania tej samej decyzji w tej samej sprawie, tylko kwestia jakby odwrócenia problemu z innej strony podchodzą do niego. I mamy trzeci test specyfikacji o nazwie RESET i można w nim powiedzieć, że to jest test, w którym ogólnie mówimy, czy sprawdzamy, czy specyfikacja modelu jest poprawna. Jeżeli ktoś chce, można wgłębić się powiedzmy w teorię na temat tego testu, co to oznacza specyfikacja poprawna. Trzeba by było poczytać o samym tym wstępnym etapie budowy modelu, czyli specyfikacji modelu. Tam są pewne założenia, które nas interesują, i w tym teście możemy sprawdzić, czy ta specyfikacja ogólnie może być uznana za poprawną, czy może jednak za niepoprawną, czyli taką, która wymaga pewnej modyfikacji. I tu wygenerowana statystyka F w tym teście bierze się oczywiście z tego okna, gdzie widać, że w tym teście i zmienną takim teście, jakby w tym dodatkowym równaniu pomocniczym, mamy wygenerowany model dla Y, gdzie są te dwie zmienne i wprowadzamy kwadraty, jak i sześciany, czyli wartości podniesione do kwadratu, wartości, jeżeli nie mylę, to teoretyczne, to jest sprawa tam dodatkowa, ale ważne jest to, zaraz sobie sprawdzimy, wartości wyrównane to jest tak, to jest y hat tutaj w Gretlu, oczywiście tę symbolikę też można sobie pozmieniać i wygenerowana zostaje w tym modelu statystyka f, prawdopodobnie ona się bierze po prostu z r kwadrat podstawionego do wzoru na statystykę testu w teście f i wygenerowana zostaje wartość p, która też jest tutaj jakby powyżej poziomu istotności 0,05, co będzie oznaczało, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówiła, że specyfikacja modelu jest poprawna. To jest akurat tutaj poprawne. Gdyby wyszło, że specyfikacja jest niepoprawna, należy w tym miejscu zastanowić się nad doborem innych zmiennych do modelu, czy też na przykład ich przekształceniem, jakąś transformacją na logarytmy, czy też kwadraty, czy tutaj przetransponować tą zmienną, czy zbadać sobie korelogram, czy pomyśleć po prostu nad zwykłym dodaniem choćby trendu czasowego do modelu. Więc tutaj coś na pewno jest, to byłaby taka wskazówka, że model jest niepoprawnej specyfikacji i ta wartość P, jak mówiłam, jest wysoka. A drugi sposób na podejmowanie decyzji to jest to, że porównujemy statystykę testu do wartości krytycznej z tych samych tablic, co tutaj są wpisane w tym podsumowaniu, czyli tym razem to będą rozkład F, który jest dostępny właśnie w tej zakładce, gdzie wybieramy odpowiednio 2 i 23, czyli 2 i 23 i prawdopodobieństwo prawostronne 0,05. Jeżeli to klikniemy, to w tym momencie otrzymamy wartość krytyczną, która służy do porównania z statystyką testu, która wynosi 1,796 i to oznacza, że statystyka testu jest mniejsza od krytycznej, czyli nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej w tym teście,
która zakładała ta hipoteza, że specyfikacja modelu jest poprawna. W tej sytuacji za każdym razem, czy porównuję wartość P do alfa, czy statystykę testu do krytycznej, pamiętajmy o tym, wniosek musi być ten sam. Po zakończeniu analizy specyfikacji musimy wyciągnąć wnioski, czy ten model w formie ewentualnie wielomianowej, czy też potęgowej jest poprawny bardziej od tej obecnej. U mnie generalnie ja patrzę na to w ten sposób, że te wartości P są powyżej 0,05, a więc nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej w przypadku każdego z tych trzech testów, czyli ja nic z tym modelem nie muszę robić. Ale jeśli będziemy zastanawiali się nad zmianą specyfikacji, czyli tej wstępnej budowy tego modelu, możemy dodać logarytmy dla tych zmiennych, możemy też przetransponować je, czy przetransformować, czyli przekształcić je do innych zmiennych, gdzie każda ze zmiennych, która tutaj przeze mnie została wygenerowana, powstaje z tych trzech zmiennych i może czasem warto się zastanowić, czy inna forma modelu niż to, co ja wcześniej przyjęłam, może być lepsze od tego, co było. Bo tutaj zwróćcie uwagę, że ta forma, którą ja zastosowałam, gdzie są akurat logarytmy zarówno przy zmiennej Y, jak i przy X, jest to wiadomo forma potęgowa, taka uliniowiona, może być dobra, może dawać nawet lepsze wyniki. Tu akurat no, rzutem na taśmę prawie jesteśmy na istotnym poziomie. Możliwe, że nie zawsze ta forma liniowa jest taka jakby uliniowiona jest najlepsza. Przepraszam. I tutaj dodanie logarytmu wystarczy przy jednej ze zmiennych, bo na przykład zmienna x2 nie w formie zlogarytmowanej, a w zwykłej liniowej formie będzie lepszym modelem, lepszą zmienną wyjaśniającą, od czego zależy zmienna objaśniana. Tylko że takie modele to nie są już typowo modele potęgowe, ani też modele liniowe, ponieważ jeżeli choć jedna ze zmiennych jest zlogarytmowana, to można mówić o formie quasi liniowej, czyli takiej, która wstępnie się wydaje jako liniowa, ale już jeden z czynników nie ma charakteru typowo liniowego, więc naprawdę czasem przy budowie modelu można się zastanawiać nad dużą taką możliwością manipulowania, od czego może zależeć nasza zmienna. Możemy czasem podnieść jej kwadraty i próbować wyjaśniać, od czego one zależą. Także jakość modelu może zdecydowanie być inna, jeżeli zmienimy nasze zmienne na tak zwane transformowane zmienne, w jakiś sposób przekształcone, żeby tylko zyskać na jakości dopasowania modelu ekonometrycznego.